Lekcjo. Bóg mówi do nas. Z Ewangelii według świętego Marka na święto chrztu Pańskiego, rok B. Jan nosił odzieniec z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Dla zrozumienia przeczytanej perykopy kluczowe są słowa: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zostały one wypowiedziane gdzieś tu, nad Jordanem. Ewangelista Marek zaczyna Ewangelię od historii Jana Chrzciciela. Gdy chrzcił Jezusa wodą Jordanu, głos z nieba potwierdził jego boskie pochodzenie. Było to na południu kraju, w miejscowości zwanej wtedy Betania, dziś Kasr al-Jahud, niedaleko ujścia Jordanu do Morza Martwego. Tu był Jezus. Tutaj przybywali Żydzi, by potwierdzić pragnienie zbliżenia się do Boga. Także dziś w podobnym celu przybywają tu tysiące pielgrzymów, którzy pragną odnowić własne zobowiązania chrzcielne. Przeczytany fragment jest jakby pożegnaniem z Chrzcicielem, ponieważ przyszedł mocniejszy od niego. Ten, na którego ludzie czekali. Misja Jana została zakończona. Już może odejść. Wykonał swoje zadanie. Wskazał, kto jest Mesjaszem. My dziś znamy Jana Chrzciciela jako świętego, ostatniego wielkiego proroka Starego Testamentu. Jednak dla jemu współczesnych Jan był człowiekiem prostym i ubogim. Chociaż mówiono o nim, że przyszedł w duchu i mocy proroka Eliasza, nie należał do elit. Choć jego ojciec i matka z elit pochodzili, z kapłańskiego rodu Aarona. W czasach Starego Testamentu nie było znane coś, co dziś nazywamy powołaniem kapłańskim. Kapłanami mogli być tylko mężczyźni pochodzący z rodziny Aarona, brata Mojżesza, a nie każdy, kto tego pragnął. Właśnie z tego rodu pochodził Jan Chrzciciel. Opis jego ubioru i pożywienia przypomina proroka Eliasza. Jan żywił się miodem leśnym i szarańczą. Szarańcza to najprawdopodobniej nie owady, lecz rodzaj strąków rosnących na drzewie o nazwie szarańczyn. To popularny zamiennik kakao, zwany korabem, lub właśnie ze względu na świętego Jana chlebem świętojańskim. Miód może oznaczać produkt pszczeli, ale także sok pewnego drzewa. W obu przypadkach było to pożywienie najuboższych. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. Opis zwykłego odzienia mieszkańca pustyni. Widzimy więc Jana, który nie troszczy się zbytnio o swoje życie, o to, co ma jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się ma przyodziać. Widzimy Jana, który stara się przede wszystkim o Królestwo Boga i o Słowo Boga, które zostało mu przekazane. Jan żyje na pustyni,
czyli w miejscu odludnym. Oto pustkowie świętego Jana Chrzciciela. Tutaj jego matka Elżbieta schroniła się z małym Janem przed siepaczami Heroda podczas rzezi niewiniątek w Betlejem i okolicach. Tu później przebywał i tu przygotowywał się do misji Chrzciciela. Miejsce pustynne, odludne, również ma znaczenie symboliczne. Zawsze okres pustyni poprzedza czas wyzwolenia i zwycięstwa. Pustynia ze swym surowym krajobrazem stanowiła tło dla głoszenia sądu Bożego. Jan żył na pustyni, z dala od ludzi, ale równocześnie bardzo blisko ludzi. Przecież inne Ewangelie mówią, że ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Pustkowie Jana znajduje się w odległości około 50 km od Betanii, gdzie Jan udzielał chrztu. Janowe zanurzenie w wodach Jordanu nie było jeszcze chrztem, jakiego my dostępujemy. Pierwszym chrztem udzielonym w imię Jezusa był ten w dniu zesłania Ducha Świętego. Było to spełnienie się słów Jana: On chrzcić was będzie Duchem Świętym. Sakrament chrztu ustanowił sam Jezus, mówiąc tuż przed swoim wniebowstąpieniem: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Meditatio. Bóg mówi do mnie. W pierwszej części medytacji skupię uwagę serca na Janie Chrzcicielu. Będę podziwiał jego pokorę i miłość do Jezusa. Odwraca uwagę od siebie. Chce, aby słuchający uwierzyli w Jezusa. Z wdzięcznością pomyślę o osobach, które, jak Jan Chrzciciel, po raz pierwszy przyprowadziły mnie do Chrztu Świętego. Przypomnę sobie sytuacje, w których dzięki ludziom odkrywałem wielkość, dobroć i miłość Boga. Zatrzymam się dłużej na słowach Jana. On chrzcić was będzie Duchem Świętym. Uświadomię sobie, że przez polanie wodą chrztu otrzymałem Ducha Świętego, który we mnie cały czas mieszka i modli się ze mną. Czy wierzę w moją duchową godność? Z miłością popatrzę na Jezusa, który przyjmuje od Jana chrzest. Robi to dla mnie. Już wtedy pragnął mojego chrztu. W Jordanie myślał także o mnie. Czy wierzę głęboko, że Jezus podjął swoją misję dla mnie? Oracjo. Ja mówię do Boga. Mogę wyobrazić sobie, że jestem na rękach Boga Ojca, ponownie prowadzony do chrztu. Jeśli mam pragnienie, by zostawić swoje stare życie, stary sposób myślenia i pojmowania życia z Bogiem, to dobra okazja, by teraz Mu o tym powiedzieć. Czy umiem odróżnić moje wielkie, piękne, szlachetne pragnienia od moich wielkich słabości i grzechów? Od moich potrzeb egoistycznych i szukania siebie zamiast Jezusa.
chwili mojego chrztu ojciec powiedział także do mnie: Ty jesteś moje dziecko umiłowane. Czy czuję się umiłowanym dzieckiem Ojca i przybranym bratem Jezusa? Porozmawiam o tym z Bogiem, który jest moim Ojcem. Czy wierzę głęboko, że On ma we mnie upodobanie? Zwierzę się Bogu z moich odczuć i przekonań. Kontemplacja. Bóg i ja jesteśmy ze sobą. Będę trwać w głębokiej radości, że jestem dzieckiem Boga. Poproszę Jezusa, mojego brata, aby prowadził mnie za rękę i posyłał mi swojego ducha miłości i prawdy. Będę mówić do Jego serca: Daj mi doświadczyć, że Ojciec ma we mnie upodobanie.